Pamiętaj, że najlepsze są spontane. No. Człowieku, tu było tyle silikonu, że nie było widać, gdzie jest ten. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu uchwyciliśmy słynnego człowieka, który jedyny w naszej okolicy regeneruje lampy. Regeneruje i przerabia, tak? Tak. Jak wyglądają przeróbki? Ze słabszych na mocniejsze, tak, żeby lepiej świeciło. Z lamp uszkodzonych, ze Stanów też przerabiasz na ten? Przerabiam. No wszystko można, ze zwykłej żarówki na ksenon, na bixenon, na LED, bilet, na bihalogen. Tutaj widzicie, że gościu jest samodzielny, sam sobie demontował lampę, sam sobie zamontuje lampę. To akurat poprawki po kimś, także zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj zaraz opowiem, zanim zamontuje Konrad, zanim zamontuje reflektor, to zaraz powiemy, co tutaj się działo, na co klient się tutaj skarżył, że chyba po drugiej stronie jest to samo zrobione, z tego co widzę. Ale druga strona podobno nie paruje i tego na razie nie ruszamy. Okej, okay, ale... Tu się lało, po prostu cała lampa pływała w wodzie. Myślę, że tak z jakiś. No, może to tak pójdzie. Może zanim założysz, to pokażemy, wiesz co, o co tu chodziło wszystko. Wiesz co, tylko że tu będzie mało widać, bo tu jest tak... Wiem, no ale głównie o to chodziło. Widzisz, oni całą lampę rozkleili, potem nałożyli silikon tylko na zewnątrz, zamiast wyczyścić rowek i dać nowy klej. I dali jakąś, nie wiem co to jest, jakaś masa dekarska, to wszystko się kruszyło. No jest dramat generalnie, więc to tylko tak na sprawdzenie. O, tu wszystko jeszcze jest silikonem. Bo oni tutaj na zewnątrz wszystko tak, malowali, wszystko, wszystko obkleili silikonem zamiast to uszczelnić, więc to na razie tylko tak na próbę zakładamy, zobaczyć czy to... Bo normalna procedura wygląda tak, że jak do Konrada oddajecie lampy, to doczyszcza od wewnątrz czyszczenie reflektorów od razu tak, jak no, no te klosze są do polerowania, tak naprawdę soczewka tu też już jest wypalana do regeneracji, ale to klient sobie chce sprawdzić, czy to będzie parowało, jak nie, to może jakieś inne lampy kupi, więc to jest tylko tak... Jak to się mówi? Doraźnie. Doraźnie, dokładnie. Tak. No widać, no wszędzie jest po prostu nawalili tyle silikonu, więc jest tylko wyczyszczony rowek, jest dany nowy klej. Tak. No bo się lało, lampa była cała w wodzie, więc... A tutaj klient akurat zostawił u nas samochód i w międzyczasie tutaj Konrada poprosił, aby zrobił mu cokolwiek z tym. Powiedz mi, już pytałem was, ze Stanów na Europę przerabiasz też lampy? Przerabiam. No większość teraz, przynajmniej grupa Waga ma nawet soczewki już europejskie, więc tylko jest kwestia jakiejś tam obrysówki, wyłączenia, przełożenia na europejski środek, obrysówki albo zamalowanie, co kto chce. I tutaj dzisiaj taki ogólnie szybki odcinek z Konradem, bo też tutaj umówimy się na którąś sobotę i nagramy taki dłuższy odcinek. Pokażemy lampę po rozklejeniu. Po sklejeniu, tak? No, jakieś różnice na świeceniu LED-a, ksenonu. Tutaj ma Konrad też swój fanpage, tak? Na tak. Facebooku. Jaka nazwa fanpage'u? Regeneracja reflektorów, ale to chyba łatwiej jak gdzieś tam wrzucisz, bo to długa nazwa jest. Więc... No to ja w tym odcinku może nie będę wrzucał, tylko pod opisem filmu, ale jak nagramy taki dłuższy odcinek, to ja dam wam przebitki, bo będę miał wtedy... No, tam jest tego sporo, także... Tak, wtedy... Jakiś z pomiarami. I kontakt do Konrada i poopowiadamy, jak wygląda proces naprawy lamp. No, dzisiaj to generalnie widać, jak lampy nie robić, bo to wszystko jest silikon w ogóle do niczego niepotrzebny, niedziałający, nie sklejający tego, więc... Czyli ogólnie rzecz biorąc, tutaj raz wspominałeś, że bardzo dużo czasu to w ogóle trzeba poświęcić na to, żeby rozkleić taką lampę. No jak jest na twardym kleju, no to trzeba się trochę pobawić, żeby to zrobić ładnie, a żeby to nie wyglądało tak jak tutaj. Tak. No tu ktoś przerabiał z ksenonów, wsadzili po prostu, soczewka została ksenonowa, wsadzili źródło światła LED-a jakiegoś, bo przetwornice się paliły, no bo nie były uszczelnione w ogóle, więc no, ta lampa jest zmasakrowana strasznie. Tak, to ogólnie tu jest taka, jak to mówią brzydko, rzeźba w gównie. No rzeźba straszna. No. Tak, dlatego tutaj nie będziemy dzisiaj poświęcać więcej czasu na to. Umówimy się z Konradem, przyjedzie do nas do warsztatu, weźmie sobie jakieś gadżety, jakieś lampy rozebrane, jakieś soczewki. Powiemy o różnicach, powiemy jak czyścić reflektory, jak zabezpieczyć te reflektory, może jak dbać o nie, bo wszystko no trzeba dbać. No to wszystko, no raz, że słońce zrobiło swoje, dwa, myjnie automatyczne. Odpryski kamieni. Odpryski to jest nawet najmniejszy problem. Najwięcej to jest zniszczone klosze, to są od myjni. Automatyczna albo ręczna, taka typowo... Piaskowanie. Piaskowanie, tak. I tym zakończymy wstęp do odcinka już takiego długiego, o którym poopowiamy dokładnie na temat regeneracji i naprawy lamp.
Na pewno Konrada znajdziecie na Facebooku. Jak macie jakieś pytania, podam w tym filmie po prostu nazwę na Facebooku i będziemy wtedy, będziecie mogli mieć kontakt z Konradem. Odpowie na każde wasze pytanie. Konrad też się zajmuje mechaniką głównie, jak tu widzimy. Grupa Volkswagena. Volkswagen Team. Także też z Konradem współpracujemy jak najbardziej, nie tylko z lampami, ale z innymi problemami. Na szczęście Konrad przyjechał z swoim komputerem, tak, typowo wagowskim do kalibracji zawieszenia w Audi. Zobaczymy, czy się uda, czy są jakieś błędy, czy to wszystko pójdzie. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.